Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4. Dzisiaj sprawdzimy sobie... Dzisiaj sprawdzimy sobie najnowszy samochód, najnowszy hiper samochód dodany do gry. Jeszcze nie możemy go sobie kupić, ale już możemy go sobie przetestować. Jest to Koenigsegg Jesko. Możecie go już sobie zresztą przetestować teraz, grając w The Crew 2 chociażby, bo w The Crew 2 ten samochód jest już od bardzo dawna. Koenigsegg Jesko jest w The Crew 2 od bardzo dawna. A my sobie dzisiaj sprawdzimy, jak gra się nim w Forzie Horizon 4 na kierownicy. Czy dam radę opanować te bestie i zobaczymy, jaki czas uda mi się osiągnąć. Samochód jest dostępny przez listę festiwalową. Możemy sobie wziąć udział w Monthly Rivals. Czyli wchodzimy sobie tutaj, wybieramy traskę, no mamy dostępną tylko jedną i niestety mamy dostępną taką króciutką, malutką traskę. Nie wiem, jak mam wykorzystać moc tego potwora. Ładnie wygląda, to jest właściwie bryła Agery, no nie? Tutaj nie za wiele się chyba zmieniło pod tym względem. Dalej jest to po prostu Koenigsegg. No sprawdźmy, jak mi pójdzie. Ładny, ładny samochód. Może wiecie co, zanim nim się trochę przejadę tutaj i spróbuję jakiś czas osiągnąć, to obejrzyjmy sobie, jak on wygląda, no nie? Bo to też jest ważne. Kurde, ale fajnie wygląda. A czy ten spoiler... Nie no, to chyba tylko Jesko jest taki podszepiany. Ale nie jestem pewny, on jest w ogóle... Ty, on się chyba rusza podczas hamowania. Będziemy musieli to zaraz obadać. Zobaczmy wnętrze samochodu. Zobaczcie. Tak, te zegary już robiły na mnie wrażenie w The Crew 2. One, zobaczcie, ruszają się razem z kierownicą. Właściwie te zegary są kierownicą. Prawda? Forza Horizon ogólnie słynie z tego, że wykonuje bardzo, bardzo precyzyjnie, bardzo, bardzo ładnie kokpity, wnętrza i zewnętrza samochodów. Możemy je sobie podziwiać poprzez Forza Vista i naprawdę jest co podziwiać w przypadku tego Koenigsegga. Chociaż zobaczcie, no za dużo tutaj elementów w środku nie ma. Nie mogę się tutaj spojrzeć w dół. Jak będzie dostępny ten samochód już tak do jazdy swobodnej, to będziemy mogli go sobie dokładnie pooglądać, ale na obecną chwilę nie widzę tu Patrzcie na to. Tu mamy... Nie wiem, co to jest. To jest od przeciążeń chyba. Taki jakiś metr, a jest tam napisane GeForce, no. Jest coś takiego, przeciążeniometr. Nie widzę tutaj z zewnątrz, czy są tam jakieś fizyczne przyciski. Widzę, że jest jakiś drążek, bodajże od zmiany biegów albo coś takiego. Ale zobaczcie, że mamy tutaj jakiś ekran na środku i wygląda na to, że nim obsługujemy samochód. Nie? A czy są jakieś fizyczne przyciski? No nie wiem, będziemy musieli sobie to zobaczyć w Forza Vista. No i co? Ja proponuję przejechać się tutaj i spróbować swoich sił, moich sił. Czekajcie, wyłączyłem sobie tamten kontroler. Spróbuję moich sił na tej trasce. Ja nie jestem aż taki dobry tutaj, bo dawno tu nie jeździłem, w ogóle tu nie jeżdżę. Dlatego sprawdzimy, jak mi pójdzie teraz. Na razie jedziemy sobie tak, żeby się zapoznać, a zaraz pojedziemy sobie taki Wow! Jezu, ale to ma moc! Ej, na czwórce leciałem! Trzeba chyba faktycznie na pół gazu cisnąć. Strasznie dużo mocy. Dobra, mieliśmy sprawdzić ten spoiler, jak to tu wygląda. Nie wiem, czy będziemy w stanie się rozpędzić do takiej prędkości, żeby on się w ogóle tutaj zaczął ruszać. Chociaż jedziemy tam około 100 km na godzinę. To wygląda, jakbyśmy mieli tutaj jechać tylko na pół gazu. I cyk, Paul Walker pokonany, jaka miniaturka w ogóle. Ale pojedziemy sobie dalej. Tutaj mogę zebrać nagrodę, a mogę też mógłbym też kontynuować te okrążenia, no nie? I zobaczcie, tutaj mamy taki, no bardzo podobny spoiler w Koenigseggu One:1, tylko ten w Jesko jest jeszcze tak zakrzywiony z tyłu dodatkowo. Zaraz sobie jeszcze Jesko dodatkowo pojedziemy. Zobaczcie, tutaj zegary się różnią, nie mamy już ich na kierownicy, też mamy ekran jakiś pośrodku, ale generalnie mamy zupełnie inną deskę rozdzielczą i inne wnętrze, nie? W One:1, a jest to samochód z zewnątrz dosyć podobny, oczywiście ma inne przednie światła, ale generalnie no, to jest taki, wiesz, no, z zewnątrz on wygląda jakby był ogromny i taki masywny, ale to tak naprawdę jest tylko wygląd zewnętrzny, bo to jest połączona taka rama jakimiś, wiesz, wzmocnieniami, w środku właściwie nic nie ma oprócz silnika, prostych takich podzespołów i tyle, nie? To ma po prostu szybko jechać. Marka Koenigsegg ogólnie ja bardzo lubię tą markę ze względu na innowacyjność, jeśli chodzi o podejście do silników spalinowych. Naprawdę robią niezłą robotę pod tym względem, zwłaszcza, to już wielokrotnie podkreślałem, że mają tą taką czteroosobową, jak ona się nazywała? Nie Evora, nie ten... Nie Jesko, już kurde mi wyleciało z głowy. Ale wiecie, ten czteroosobowy Koenigsegg, co ma 3-litrowy, 2-litrowy, 3-cylindrowy silnik. No to jest kosmos. Teraz będę gonił kogoś z ekipy. Na razie sobie spróbuję tak przejechać. No Koenigseggi ogólnie w Fordzie ciężkie były do prowadzenia. Czy to się grało na padzie, czy na klawiaturze, czy na kierownicy. One mają po prostu bardzo dużo mocy i w tych niższych... Przy tych niższych prędkościach no jest bardzo ciężko opanować. Chyba że to jest Koenigsegg Regera, czyli hybryda z początkowym napędem na 4 koła, więc tam trakcji tak łatwo nie zerwiemy. No nie? Na początku zwłaszcza, o Jezu, a tu jest bardzo łatwo. Czujcie, że ten samochód jest po prostu lekki, a nie wygląda, nie? Jest takie hiperauto, wiesz, szeroki, taki, wydaje się masywny, kurde. Tutaj daje mi ludzików z ekipy do pokonywania, jako takich rywali. Forza Horizon jest taką grą, gdzie ja wolę jeździć na tej kamerze zewnętrznej, nawet na kierownicy, dlatego że mało się tutaj czuję na kierownicy. Ten force feedback nie do końca przekazuje to, co się dzieje z samochodem, kiedy traci się przyczepność, kiedy się ją zyskuje. I przeważnie jak gdzieś tam driftuję, gdzieś tam jeżdżę sobie samochodem, czy właśnie pokonuję zakręty, no to jeżdżę na tej kamerze zewnętrznej, bo po prostu widzę, wizualnie wiem, co się z samochodem dzieje, a na kierownicy nie do końca jest to odczuwalne. Na pewno powrócimy sobie jeszcze do Koenigsegga Jesko, jest to ciekawy samochód. Czekajcie, chcę tam dalej. Jest to ciekawy samochód i myślę, że no spokojnie prędkość maksymalną w Fordzie będzie w stanie osiągnąć, czyli te 430 km na godzinę. Są samochody, które oczywiście jeżdżą szybciej, ale tam trzeba gliczować, wiecie, gliczować jakoś zawieszenie, żeby ten samochód jakoś tak, wiesz, dziwnie reagował, nie? Na podłoże. I tutaj mamy Koenigsegga, który no słyszycie, że brzmi tak samo. Właściwie nawet nie wiem, czy będzie jakaś większa różnica w prowadzeniu. Te wszystkie Koenigseggi generalnie są bardzo podobne do siebie, jeśli chodzi o prowadzenie, jeśli chodzi o przyspieszenie nawet. Zależy jak się stuninguje, nie? Najbardziej takim samochodem, który się odróżnia wśród Koenigsegów, jest właśnie Regera, którą możecie też już sobie kupić. Już od dawna zresztą, a jest ciekawe, bo macie tam tylko jeden bieg, no nie? I niektórzy myślą, że to jest elektryk, ale to jest hybryda, gdzie mamy tam jedno przełożenie do przodu, chyba wsteczny też tam jest, no to mamy w sumie łącznie 2 przełożenia, ale jedno przełożenie do przodu i silnik spalinowy wspomagany silnikami albo silnikiem, już nie pamiętam ile tam, jakie tam były parametry, elektrycznymi, i mamy napęd na 4 koła chyba w początkowej fazie jazdy, czyli od 0 do 50 km na godzinę, czy do 80, coś takiego było, nie? No i Regerę da się fajnie stuningować, jeśli chodzi o przyczepność, ona naprawdę potrafi być mega przyczepna. I to myślę, że będzie bardzo podobny samochód Koenigsegg One:1. Nazwa wzięła się wiecie skąd, z tego, że fabrycznie produkowany samochód miał taki sam stosunek. O Jezu! Tutaj bardzo łatwo jest samochód obkręcić, jak się za dużo gazu doda. Stosunek mocy do masy w kilogramach jest taki sam, czyli tam chyba było 1300 koni mechanicznych i 1300 kg wagi, nie? Nie wiem, zgodzicie się chyba ze mną, że Jesko pod względem takich osiągów i dźwięku jest to bardzo podobny samochód do Koenigsegga One:1. Szkoda, że taka mała trasa jest do przetestowania sobie, nie? Teraz. Ale no mam nadzieję, że będzie można sobie ten samochód później jakoś zdobyć i bez problemu. One:1, nawet nie wiem jaki mam tutaj tuning, ale 400 km na godzinę to tak wiesz, leciutko, nie? I nawet przy tych wyższych prędkościach jest dosyć sterowny. No to wiesz, kwestia już tuningu tutaj, nie? No. Także co, przetestowaliśmy sobie Jesko. Powtarzam, jeśli chcecie sobie pojeździć już teraz w jakiejkolwiek grze Koenigseggiem Jesko, to możecie sobie odpalić The Crew. No w The Crew jeszcze gorzej się jeździ jak tutaj, ale generalnie możecie sobie przetestować tamten samochód i stuningować go sobie, bo tam też kilka takich opcji tuningowych jest. Przetestujcie sobie jak chcecie, a was zapraszam na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że w następnym odcinku już przetestujemy sobie Jesko w warunkach takich drogowych, tutaj w otwartym świecie. Trzymajcie się ciepło, na razie, hejas!